ale także pracę na roli, pracę ciężką, zmudną i niejednokrotnie bez podziękowania. Dlatego zwracam się do wszystkich Pań, aby te dni wasze, kiedy wychowujecie dzieci, ale wszystkie inne zawody, zawsze były uśmiechnięte i zadowolone. Dlatego ja uparcie, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Rady KRUS, stanowczo zabiegam o to, aby kobiety były przez KRUS szybko obsługiwane i należycie. Dlatego spotykając się teraz w ten czwartek z panem ministrem Krzysztofem Ardanowskim, powtórzyłem jeszcze raz i uzyskałem aprobatę do tego, aby nie tylko panie, ale wszyscy rolnicy, tak czynni i ci nieczynni, mogli w końcu po 60 latach ciężkiej pracy wypocząć na rzecz KRUS-u, czyli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku krótkiego, bo mówimy tam o tygodniowym, ale taki wypoczynek. Bez urlopu panie rolniczki pracują. Taki wypoczynek się należy. I będziemy robić wszystko, aby taki wypoczynek był w niedługim czasie pozytywnie zrealizowany. Ja ze swojej strony i ze strony samoobrony chciałbym jeszcze raz wam wszystkim paniom życzyć wszystkiego najlepszego. Jak najmniej kłopotów, jak najwięcej uśmiechów, aby dzień po dniu, jak powiedział starosta, nie tylko 365, ale nawet 366, były dniami, z których jesteście zadowolone. Dniami, które od rana do wieczora mozolną pracą swój obowiązek wypełniacie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A dla pani przewodniczącej chciałem pokazać to wspólne. Izba deklaruje, że kwiaty będzie wręczała na końcu, a państwo w stopniu pominek na początku otrzymaliście z samorządu województwa. A że samorząd województwa to taki twór złożony, że ma organ stanowiący i wykonawcy, stąd my jesteśmy we dwoje. Drogie jak zawsze bliskie mojemu sercu panie, pani Ireno, dostojni goście według funkcji i godności. Wszyscy obecni na dzisiejszej pięknej uroczystości z okazji pięknego dnia, jako kiedy wszyscy chylimy czoła przed wami, my również po to jesteśmy, żeby wam podziękować i oddać cześć. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że to dzięki wam obchodziliśmy w ubiegłym roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Część naszego województwa za rok będzie się cieszyła takim dniem. Ale to dzięki kobietom miejskim, dzięki ich pamięci, dzięki ich wrażliwości na naszą tożsamość, na naszą kulturę. Dzięki temu, że to w sercach naszych babć, mam tęsknota za wolnością przetrwała. To w dniu dzisiejszym możemy się cieszyć, że jesteśmy tutaj i że jesteśmy razem, że jesteśmy w wolnej Polsce. Dzisiejszy dzień jest również dniem szczególnym dla nas, dla rolników. To dzień, kiedy 38 lat temu w Bydgoszczy również nasi ojcowie podjęli wyzwania o godność wsi, nie tylko kujawsko-pomorskiej, bo sygnał poszedł z Bydgoszczy i wówczas w 81 roku stanęli wszyscy rolnicy, aby upomnieć się o godne życie i traktowanie nas, ludzi. Za to wszystko pragniemy wam dzisiaj podziękować.
bo to taki szczególny dzień kobiet. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący, wszyscy wspaniali panowie, cudowne panie. Ja na zakończenie, zamiast życzeń, chciałabym odczytać wam utwór Juliana Tuwima. A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, jest więc dotąd na wieki i grzeszna, i święta. Zdradliwa i wierna, i dobra, i zła, i rozkosz, i rozpacz, i uśmiech, i łza, i anioł, i demon, i upiór, i cud, i szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, początek i koniec. Kobieta to ja. Szanowne panie, chciałabym, żebyście zapamiętały sobie ten utwór, i że w odpowiednich momentach swojego życia wybierały jedną z cech, która jest w tym utworze najbardziej dostosowaną do chwili, w której się znajdujecie. Wszystkim paniom na tej sali, ale wszystkim paniom w województwie kujawsko-pomorskim najlepsze i najwspanialsze życzenia od kobiety dla kobiet. Wszystkiego dobrego. Mili Państwo, do Ciebie tu, Zosiu, do Danusiu, kieruję jeszcze słowa, ponieważ może to trema, że witałam prezesów, a nie dodałam z całym zarządem. Przepraszam bardzo, serdecznie i gorąco witam Panią Przewodniczącą, Panią Zosię Kozłowską i Panią Danusię Grzyb. Serdecznie gorąco miło Panie witam. Kultywujecie, Panie, razem z nami tą 150-letnią letnią tradycję za to, że jesteście wytrwali w tym i po prostu działacie dla dobra tych naszych lokalnych społeczności. Życzę wszystkim Paniom zdrowia i dalszej wytrwałości w tej pracy społecznej na rzecz danych środowisk. Organizowaniu naszego Dnia Kobiet, bo jeszcze dwa dni przed dzisiejszą uroczystością pani mój do mnie zadzwoniła i pytała: Pani Renko, czy jeszcze coś może macie jakąś potrzebę? Dziękujemy za wszystko. Również muszę tu wszystkim paniom powiedzieć, że nasza pani wójt pomagała nam, była wtedy jeszcze panią prezydent, pomagała też nam w zorganizowaniu poprzedniej edycji, no i dlatego, że jest również członkinią naszego koła, mojego koła z Kruszyna, które w tym roku ma 59 lat, a za rok będziemy obchodzić 60-lecie naszego powstania. Dlatego już tu od początku pracy pani wójt informowałam, żeby się przygotowała, że taka uroczystość u nas się odbędzie. Dziękujemy pani wójt. Pragnę podziękować naszemu panu staroście, który również bardzo uczestniczył w przygotowaniu naszej dzisiejszej imprezy. Pan starosta jest również mieszkańcem naszego Kruszyna, dlatego znana jest mu praca kobiet i myślę, że na swoim stanowisku będzie się starał i wspierał wszystkie panie z kół gospodyń wiejskich z naszego powiatu włocławskiego. Dziękuję panu starostwu. Cieszę ją być dziś tym ożywym.
Amen.